Dlaczego moja hortensja nie kwitnie? Skąd mam wiedzieć, jakie mam odmiany hortensji? Jak ciąć hortensję? Co mam zrobić, żeby moje hortensje były niebieskie? Cześć, z tej strony Marta Potoczek z bloga Leniwa Niedziela. W dzisiejszym wideo odpowiem Wam na wszystkie te pytania. W naszych ogrodach najczęściej występują hortensje ogrodowe, krzewiaste i bukietowe. Hortensje ogrodowe to te, które najczęściej sprawiają nam ogromną ilość problemów. To te hortensje o skórzastych, mięsistych liściach, które kwitną na biało, różowo lub niebiesko. Hortensje ogrodowe kwitną od czerwca do sierpnia i kwitną na pędach zeszłorocznych. To właśnie dlatego sprawiają nam tyle problemu. Te pędy lubią przemarzać zimą lub wczesną wiosną, albo przez przypadek utniecie je i niestety wtedy kwiatów nie ma. Hortensje ogrodowe bardzo lubią, gdy rosną w cieniu, w żyznej i bardzo wilgotnej glebie. Angielska nazwa hortensji, czyli hydrangea, ma w sobie słowo hydra, czyli woda. I to powinno Wam dać dobre zrozumienie tematu, jaki najczęściej problem mamy z hortensjami. Mają za mało wody. Hortensja ogrodowa może rosnąć w glebie o pH od 5 do 8 i w zależności od tego, jakie to pH będzie, będzie miała różny kolor, jeżeli jest to hortensja różowa lub niebieska, bo biała zawsze będzie miała biały kolor, natomiast różowe hortensje, jeżeli będą w glebie zasadowej, będą miały różowe kwiaty, natomiast w glebie kwaśnej będą miały kwiaty niebieskie. Kolor hortensji będzie się zmieniał wraz ze zmienianiem się pH, ale także będzie zależało od tego, jaka będzie zawartość żelaza i glinu. Im więcej będzie tych pierwiastków, tym one będą bardziej niebieskie. Hortensja ogrodowa nie znosi cięcia właśnie dlatego, że kwitnie na pędach zeszłorocznych. I jeżeli wiosną przytniecie jej te pędy, to stracicie szansę na kwiaty. Do tego ona bardzo nie lubi przymrozków. Bez okrywania jest w stanie przetrwać tylko w temperaturach do minus 10 stopni Celsjusza. Natomiast w naszym klimacie mamy taki problem, że często mamy mrozy, które są poniżej tych temperatur. Także warto hortensje ogrodowe opatulać na zimę. Możecie to zrobić wstawiając tyczki i opatulając ją paroma warstwami białej zimowej włókniny. Kolejne hortensje, które najczęściej występują w naszych ogrodach, to Annabel, często nazywana Annabelką i Strong Annabel, czyli jej taka silniejsza wersja, to jest hortensja krzewiasta, zwana też hortensją drzewiastą i pod tymi wszystkimi nazwami możecie ją znaleźć. Zaraz za nią mamy hortensję bukietową, tutaj akurat odmiana Limelight. Jest to hortensja, którą ja polecałabym dla początkujących, bo naprawdę trudno zrobić jej krzywdę. Zarówno hortensje bukietowe, jak i hortensje drzewiaste czy też krzewiaste będą preferowały glebę kwaśną, glebę wilgotną, chociaż hortensja bukietowa wytrzyma dużo więcej suszy, żadna z nich nie lubi suszy, ale jeżeli parę dni jej nie podlejecie, to nie będzie problemu. Z Annabelką nie jest tak łatwo, ona kocha pływać niemalże w wodzie. Hortensje bukietowe rozpoznacie po tym, że mają stożkowate kwiaty i mają także lancetowate liście, czyli takie podłużne. Natomiast hortensje krzewiaste, czy też drzewiaste, czy Annabel, poznacie po tym, że ich kwiaty są takimi pięknymi, białymi pomponami. Ich liście są dużo bardziej okrągłe. Jak rozróżnić od siebie hortensje? Hortensje bukietowe będą miały stożkowate kwiaty. Jest mnóstwo bardzo ciekawych odmian. Ja tutaj akurat mam Limelight i Vanilla Fraise. I bardzo łatwo powiedzieć, że to są one, bo taki właśnie mają kształt kwiatów. Jeżeli chodzi o liście, to liście właśnie tych odmian bukietowych będą takie lancetowate, małe, podłużne i te hortensje na pewno u Was kwitną, bo naprawdę jest ciężko zrobić krzywdę tej odmianie hortensji. Hortensja krzewiasta, czyli Annabel, będzie miała takie kwiaty. Zobaczcie, są piękne, kuliste kwiaty, na początku są białe, a w momencie, kiedy jest powiedzmy sierpień, będą wybarwiały się na taki zielonkawo-limonkowy kolor. Jeżeli chodzi o ich liście mogą być różnej wielkości.
ale są takie bardzo papierowe. Jeżeli spojrzycie na liść Annabel, on jest taki bardzo papierowy, nie jest skórzasty, jest bardzo cienki. Tak wygląda wierzchnia warstwa, tak pod spodem. Natomiast liść hortensji ogrodowej będzie dużo bardziej skórzasty, taki jakby gumowy i będzie miał dużo bardziej zarysowany tył. Zarysowany, nie wiem, czy tak można nazwać. Pełen tekstur. Tutaj mamy kwiaty hortensji ogrodowej. One mają, jak widzicie, przeróżne odcienie różu. Te zdecydowanie są w glebie bardziej zasadowej. Te dostały odżywkę z glinem i żelazem. No i troszeczkę się wybarwiły w kierunku fioletowym, ale nie za dużo. Natomiast te liście, jak spojrzycie, bardzo dobrze widać teksturę z drugiej strony i aż chrumczą, jak próbujemy je złamać, w odróżnieniu od liści Annabel, to nie ten liść, o ten, które są takie jak papier. Możecie je bardzo łatwo zwinąć i na pewno łatwo je odróżnicie od siebie. No i na koniec, dlaczego moja hortensja ogrodowa nie kwitnie? Przyczyn może być wiele i postaram się Wam powiedzieć po kolei, co należałoby zrobić, aby ona kwitła, ale wiem, że nawet czasami jak spełni się wszystkie te warunki, i tak coś się potrafi wydarzyć. No ale spróbujmy, może będzie to działało. Hortensja musi być nawodniona przez cały sezon. Nawet krótkie okresy suszy są w stanie wpłynąć na to, że bardzo się osłabi, przemarzną nam pędy zimą, nie będzie kwitło. Po drugie, musimy dbać o bardzo dobre nawożenie. Zwracać cały czas uwagę, czy na liściach nie pokazują nam się jakieś niedobory i oczywiście patrzeć, czy nie dostaje jakiegoś grzyba, bo to wszystko jest także w stanie bardzo ją osłabić. Hortensji ogrodowej nie przycinamy. Zostawiamy kwiaty przez całą zimę i dopiero wiosną kwiaty wyłamujemy. Nawet nie przycinamy, tylko delikatnie wyłamujemy, bo przy zbyt mocnym cięciu możemy uszkodzić pąki kwiatowe, które wykształcają się właśnie teraz, latem. Oczywiście to, co najważniejsze, bardzo dbamy o hortensję zimą. W momencie, kiedy będą zapowiadane mocniejsze przymrozki, nie te pierwsze, takie bardzo delikatne, ale mocniejsze przymrozki poniżej minus 8, owijamy nasze hortensje. Można to zrobić w ten sposób, że robimy konstrukcję styczek, robimy konstrukcję styczek i wokół hortensji owijamy ją włókniną zimową. Można też nasadę hortensji obsypać korą. Jeżeli sadzicie hortensję, to zadbajcie o to, aby miała dobre stanowisko. Mówimy o tym, że hortensja lubi żyć sobie w cieniu, ale nie chodzi nam o taki pełny cień. Ona będzie potrzebowała kilku godzin słońca, aby wykształcić te pąki kwiatowe. To stanowisko powinno być osłonięte od wiatru, bo zimą, gdy będą mroźne wiatry i nie będzie pokrywy śnieżnej, te pędy mogą nam przemarzać. Wszystkie zasady, które powinniśmy spełnić, aby nasze hortensje zakwitły, jest tego bardzo dużo i bardzo dużo w tym jest natury. Także spróbujmy zastosować się do wszystkich tych zasad i miejmy nadzieję, że hortensje będą kwitły tak pięknie jak te moje. Zanim przejdziecie dalej, nie zapomnijcie zasubskrybować mojego kanału, bo wiosną będziemy razem ciąć nasze hortensje. Mam nadzieję, że dzisiejsze wideo pomogło Wam w tym, aby hortensje nie były dla Was przerażające i od dzisiaj będziecie sobie świetnie radzić z Waszymi krzaczkami i że będą fantastycznie kwitły. Do zobaczenia!